Święta Katarzyna ze Sieny mówiła, że gdy Bóg traci w nas przyjaciół, to zaczyna posługiwać się naszymi wrogami. I może czasami to jest rzeczywiście jedyne lekarstwo na naszą pychę. Kiedy chcemy być samowystarczalni, kiedy wierzymy w swoją zaradność i w swój spryt, kiedy zaczynamy traktować Boga czy drugiego człowieka tylko instrumentalnie, że zapominamy o tym, co jest rzeczywiście ważne w naszym życiu. Jak odnaleźć prawdę o sobie, o tym, kim jestem, także o tym, kim jest Bóg. Dopiero ta głęboka świadomość, pokorna świadomość tego, kim jestem, powraca mnie na właściwe tory. Warto o tym pomyśleć dzisiaj. Czy ja rzeczywiście posługuję się przede wszystkim moją pychą, czy wybieram prawdę o sobie, czyli pokorę? Uważajmy na to, bo jeżeli tracimy przyjaźń z Bogiem, nawet nie wiedząc o tym, otwieramy drzwi dla naszych wrogów. Dostajemy od Jezusa prezent. Tym prezentem jest jedno słowo – Abba. Wysławiam Cię, Abba. To Abba to jest Tato. To nie jest Bóg gromowładny, Stwórca Świata, to jest Tato. To słowo jest kluczem. Wiecie, my ciągle nie znamy Boga, bo nie znamy Abba. Te wszystkie rzeczy, które dokonał Pan Jezus, te Jego sposoby objawiania Abba, Ojca, ta Jego czułość dla cierpiących, uzdrawiania, bycie w tych miejscach, gdzie normalnie ten porządny Bóg nie powinien się pojawić, On jest dokładnie w tych miejscach zagubienia i jakiejś zatraty człowieka. Po co? By powiedzieć, uchwyć się tego słowa, Abba, Tato. Zacznij go tak traktować. Co to znaczy? Jeżeli on jest Abba, to ja jestem synem. To kobieta powie o sobie, jestem córką. Nie jestem byle kim. Nie wypadłem sroce spod ogona, ale jestem Bożym synem i Bożą córką. I mam prawo tu być. Mam prawo do Jego miłości. Mam prawo do rozwoju. Mam prawo do życia, które przyniesie mi szczęście. I On jest kimś, kto jak Tato mnie w tym życiu prowadzi, podnosi, koryguje mój kierunek, wtedy, gdy zapominam, że jestem synem albo córką. Uczy tego bycia w tej świętej i życiodajnej więzi. Ale o tym to wiedzą tylko prostaczkowie, to znaczy ludzie, którzy są wdzięczni. Ludzie, którzy potrafią jak dzieci wyciągnąć ręce i powiedzieć, Tato, ratuj. To jest ta mądrość dzisiejszej Ewangelii, że nie mam być dorosłym, pseudodorosłym, jakimś takim przemądrzałym i będę wszystko o Bogu wiedział, wszystko powiem o Kościele, o tym, jak to powinno być zorganizowane. Dorosłym też trzeba być. Trzeba myśleć w wierze. Tego nam dzisiaj bardzo brakuje, ale wewnątrz warto pozostać dzieckiem, bo pozostanie dzieckiem to jest pamięć Ojca. Ja wtedy wiem, że Bóg jest Abba. Dobrze jest mieć ten klucz w sercu, klucz Abba.